Witaj na kolejnej lekcji z Mobile English. Dziś dowiesz się kilku przydatnych rzeczy o używaniu przedimków, czyli articles w języku angielskim. Zacznijmy od tego, że w języku angielskim mamy trzy przedimki. A, am oraz the. Poprzedzają one rzeczowniki. Tak jak w przykładzie a cat. A jest używane, kiedy nasz rzeczownik rozpoczyna się od spółgłoski. Na przykład a dog. Z kolei am jest stosowane, kiedy rzeczownik zaczyna się od samogłoski. Na przykład an apple. Co jest ważne, musicie zwrócić uwagę, że nie chodzi nam tutaj o to, jak piszemy rzeczownik, tylko jak go wymawiamy. Mimo że w pisowni może on zaczynać się na spółgłoskę, to w wymowie możemy mieć samogłoskę jako pierwszy dźwięk. Tak jak w przykładzie słowa an hour, czyli godzina, która w pisowni zaczyna się na spółgłoskę, a w wymowie na samogłoskę. Z kolei przedimek the jest używany niezależnie od tego, jaki dźwięk rozpoczyna rzeczownik. Teraz kilka słów o zastosowaniu tych przedimków, ponieważ mają one spore znaczenie w języku angielskim. Przedimki a oraz an są stosowane, kiedy wspominamy coś po raz pierwszy lub gdy jeden z rozmówców nie wie, o co chodzi. Na przykład there is a cat outside, co możemy przetłumaczyć na język polski jako na zewnątrz jest jakiś kot, czyli a cat. Z kolei przedimka the używamy, kiedy mówimy o czymś po raz kolejny lub kiedy oboje rozmówcy wiedzą, o czym jest mowa. The cat, which I saw yesterday, was beautiful. Ten kot, którego widziałam wczoraj, był piękny. Czyli the cat. Ten kot. Oczywiście informacje podczas tej lekcji odnośnie articles są informacjami podstawowymi. Więcej znajdziecie na stronie www.angielskizdojazdem.pl, gdzie jest zamieszczona nasza lekcja w formie pisemnej. Zapraszam i dziękuję za uwagę.